Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dosyć fajną niespodziankę dla was, a mianowicie odpakujemy sobie specjalną edycję gry Infamous Second Son, która to ma premierę dopiero w piątek w Polsce, jak i na całym świecie. No niesamowicie się ta gra zapowiada i dzisiaj mam okazję zaprezentować wam mały unboxing tejże edycji tylko i wyłącznie dla recenzentów, więc takiej edycji nigdzie nie kupicie, dlatego też no niesamowicie z tego powodu się cieszę. Co dodatkowo? Dodatkowo do samego tutaj, tej samej edycji gry Infamous dostałem koszulkę od PlayStation Polska, która też no niesamowicie wygląda, sami sobie zobaczcie logo, które tutaj no niesamowicie wygląda. Całe logo znajduje się na tyle tego t-shirtu, na przodzie nie mamy nic, jest to czysty czarny t-shirt. Jeśli o tą kwestię chodzi, to tylko mamy ten logotyp właśnie na tyle koszulki oraz też właśnie tutaj możecie zobaczyć, mamy logo PlayStation 4, jest to tytuł ekskluzywny oczywiście na PlayStation 4 i jest też logo właśnie tej konsoli. Tak więc tak się prezentuje sama koszulka, którą miałem dołączoną, ale oczywiście najlepsze co nas może spotkać to jest właśnie w tej foliowej kopercie, tak to mogę nazwać. Jest ona tutaj tak fajnie tutaj zapieczętowana, że możemy w każdej chwili ją sobie otworzyć, zamknąć. To jest główna koperta, a w środku mamy jeszcze dwie mniejsze. Pierwsza koperta A, druga B, no i mamy trzecią C. Dosyć fajnie podpisane, takie w stylu Infamous, naprawdę niesamowicie to wszystko wygląda. I może wam jeszcze pokażę, jak to wygląda tutaj z bliska, abyście sobie zobaczyli. I oczywiście już tutaj przeciąłem te wszystkie pieczęcie, że tak powiem, żeby było mi to łatwiej po prostu tutaj i szybko otworzyć. Więc mamy takie trzy, jak tutaj widzicie, foliowe koperty. Też wodoodporne, no nic się z nimi w życiu nie stanie. Są takiego fajnego materiału i tak fajnie zamknięte, że nic się z nimi nie stanie. Otwieramy kopertę B na samym początku, ponieważ tam jest coś najbardziej miękkiego. Jest to właśnie, czekajcie, jeszcze coś jest. Jest to oczywiście czapka, która praktycznie jest identyczna jak ta, którą ma główny bohater w grze. Z czego się niesamowicie cieszę, ponieważ po pierwsze jest to gadżet z gry, a po drugie jest to czapka w takim stylu, jakie ja osobiście lubię. Sam mam praktycznie identyczną, ale szarą, więc tutaj będę sobie miał okazję też nieraz ją po prostu nosić. W sumie nawet ta bardziej mi się podoba niż ta, którą ja posiadam. No i oczywiście mamy tutaj plakietki trzy, które też fajnie nawet z czapką się będą, nawet jedna plakietka przyczepiona czapki będzie fajnie wyglądała. No jeszcze wydaje mi się, że tą czapkę sobie ponoszę w tym roku, bo jest zimno dosyć na dworze, więc myślę, że jeszcze będę miał ku temu okazję. No i mamy kopertę numer A, w której mamy jakiś adres internetowy, który trzeba sobie sprawdzić. Nie wiem, do czego to jest odnośnik. No i oczywiście mamy gierkę, jest to gierka w wersji dla recenzentów, więc jest to tylko sama płytka. Niemniej jednak i tak wygląda ona lepiej niż inne płytki recenzenckie, bo zazwyczaj te płytki do recenzji dla redaktorów, youtuberów czy blogerów jakiś, zazwyczaj są biało-czerwone. Tutaj jak widzicie jest normalne logo, które nam od razu mówi co na tej płytce się znajduje. Jest to oczywiście pełna wersja gry, więc tak to się prezentuje. Oczywiście będę dla was nagrywał zarówno recenzje dla osób, które nie lubią sobie psuć zabawy oglądając let's playa, i też będzie let's play, ale dopiero będę takie materiały publikował wtedy, kiedy będę mógł, czyli dopiero w czwartek. Dopiero w czwartek można publicznie pokazywać materiały z tejże gry. W kopercie numer 3, czyli C, mamy też powiedzmy to taką, jakby to powiedział, teczkę. Teczkę, w której mamy różne grafiki na twardych kartkach papieru. Też niesamowicie to wygląda. Jak widzicie, mamy tutaj postacie z gry, sam główny bohater, kolejne postacie, mamy brata naszej głównej postaci, no i reszta to są grafiki. Ja, jak wiecie, uwielbiam takie gadżety w jakiejkolwiek formie, z jakichkolwiek gier, więc naprawdę bardzo mnie to cieszy. I tutaj z mojej strony lecą ogromne podziękowania dla
PlayStation Polska za podesłanie mi tej edycji. No i na samym końcu, jak widzicie, ja wam to dokładnie pokażę, tylko sobie to schowamy. Czekajcie, jeszcze obrócimy to drugą stroną, o. I pokażę wam plakat, który też znajdował się właśnie w tej teczce w kopercie C. No i tak jak widzicie, tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że wam się to podobało, że podobał wam się ten taki, powiedzmy to, unboxing edycji, która nie jest dostępna do kupna. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania do samej gry, no abym mógł o tym opowiedzieć w recenzji, która będzie w czwartek na moim kanale, dajcie znać w komentarzach, postaram się wszystko posprawdzać i dać wam znać, jak coś tam wygląda już w recenzji, czy też w materiałach typu Zagrajmy. Tak jak mówiłem, recenzja będzie też materiał wideo typu Zagrajmy, więc tego się możecie spodziewać, tylko tak jak mówię, nie mogę pokazywać gry przed premierą, muszę poczekać na odpowiedni czas, a będzie to gdzieś w czwartek około godziny 16, więc myślę, że każdy z was już skończy szkołę, pracę i będziecie mogli sobie to obejrzeć na moim kanale. Myślę, że naprawdę fajny gadżet, jeszcze raz dzięki wielkie dla PlayStation Polska za udostępnienie mi tego fajnego gadżetu, fajnej gry, tak abym mógł wcześniej już sobie ją sprawdzić przed premierą i na bieżąco informować was o samej grze w dniu premiery, nawet dzień wcześniej. Tak więc to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć!